tym razem wezmę pod lupę główny cel wycieczek sprzedawanych przez biura podróży, jak i turystów zwiedzających Teneryfę na własną rękę. Mowa o Masce, która jest wsią w gminie Buena Vista del Norte, a leży na wysokości 600 metrów nad poziomem morza w masywie górskim Teno. Z Puerto de la Cruz droga bez przystanków zajmuje około godziny i 10 minut. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że trasa nie należy do prostych. Strome serpentyny z bardzo ostrymi zakrętami powtarzają się non-stop, dlatego warto często używać klaksonu, aby pojazdy nadjeżdżające z naprzeciwka wiedziały, że za chwilę czeka je spotkanie. Dzięki temu unikniecie czołówki. My po drodze zatrzymaliśmy się w punktach takich jak Ico de los Vinos, gdzie można podziwiać 1000-letnie drzewo Drago Milenario. Gara Chico, miejscowość z naturalnymi basenami powstałymi na skutek zalania lawą po wybuchu wulkanu. Czy różne punkty widokowe w górach Teno. Piękne widoki towarzyszą podczas drogi tak naprawdę na każdym kroku. Żeby pokazać Wam to piękno, musiałabym nie wyłączać kamery nawet na moment. I najlepiej zamontować ją na czole, żeby rejestrowała każdą chwilę. I to uczucie, że znajdujecie się ponad chmurami. Totalny sztos. Po dotarciu do Maski od razu ukazuje się Wam teneryfskie Machu Picchu. Cześć! Ponoć osada pełniła niegdyś rolę schronienia dla piratów. Kiedyś miała charakter rolniczy, dziś utrzymuje się z turystyki. A zamieszkuje ją aż 95 osób, w tym 28 cudzoziemców. Wieś Maska daje początek wąwozowi o tej samej nazwie, który biegnie do plaży położonej wśród klifów Los Gigantes. I to miejsce będzie kolejnym punktem ucieczki, ale o tym opowiem.